Niechętni, wszyscy się Panu, drodzy księża biskupi, bracia kapłani, wszyscy zgromadzeni tutaj kombatanci, wszyscy, którzy uczycie historii, młode pokolenie Polaków, kochana młodzieży, bracia i siostry. Jest słowo klucz, które otwiera nam wszystkim drogę do myślenia i do modlitwy w okresie Wielkiego Postu, który rozpoczęliśmy niedawno w Środę Popielcową i przeżywamy tego Wielkiego Postu pierwszy tydzień. I właśnie w tym czasie rozpoczynającego się Wielkiego Postu gromadzimy się w naszej archikatedrze, aby przed Panem Bogiem podsumować cały dzisiejszy dzień, wszystkie jego wydarzenia, jakie miały miejsce w całej naszej ojczyźnie, w różnych jej miastach, a zwłaszcza tu w Warszawie, na różnych miejscach i placach, gdzie wspominaliście tych ludzi, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę, także po zakończeniu II wojny światowej. Tym słowem, kluczem, pozwalającym lepiej i głębiej przeżyć cały Wielki Post, jest słowo nawrócenie. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Te słowa Jezusa Chrystusa słyszeliśmy wtedy, kiedy kapłan posypywał nasze głowy popiołem w Środę Popielcową. Post bowiem jest czasem pokuty i czasem nawrócenia. Przykład daje nam sam Pan Jezus. Choć tego nie potrzebował, czynił to dla nas i dla naszego pouczenia, że kiedy przyszedł początek jego działalności, początek nauczania, który miał się zakończyć po 3 latach Chrystusową męką, śmiercią, a potem zmartwychwstaniem, to publiczne swoje nauczanie rozpoczął od 40-dniowego postu na pustyni, gdzie się modlił, przeżywał to wszystko, co znaczy pustynia w życiu duchowym, gdzie także przeżywał pokusy, którymi kusił go szatan i dał nam przykład, w jaki sposób człowiek powinien się nawracać, w jaki sposób człowiek powinien pokutować i w jaki sposób człowiek powinien zmieniać swoje życie z pomocą Bożej łaski i to zmienione życie łączyć z Chrystusem, Jego krzyżem, by dojść do zmartwychwstania. Także dzisiejsze czytania tej mszy świętej, którą odprawiamy, mówią nam o pokucie i mówią nam o nawróceniu. Przypomina nam święty prorok Ezechiel, Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale by się nawrócił i żył. I mówi nam Ezechiel dalej, jeżeli bezbożny odstąpi od bezbożności, której się udzielał, to ocali swoją duszę od śmierci. Temat pokuty, temat nawrócenia podejmuje także Jezus w dzisiejszym ewangelicznym czytaniu, kiedy mówi do nas, jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa, rzeczonych w piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. I wreszcie ten istotny fragment dzisiejszej Ewangelii, który każdy z nas przeżywa i powinien przeżywać w czasie każdej mszy świętej. Jeżeli idziesz do ołtarza i chcesz złożyć swój dar, a przypomnisz sobie, że masz coś przeciw swemu bratu, zostaw ten dar, wróć się do domu, pojednaj się ze swoim bratem, a potem złożysz dar swój. Bracia i siostry, człowiek może w życiu udawać nawróconego. Może udawać, że się nawrócił i nawet próbować uzyskać od Boga przebaczenie w sakramencie pokuty. Czasem może mieć przekonanie, wszyscy tego doświadczamy. Nie szukajmy przykładów na to tylko u innych ludzi. Czasem może udawać, że można się pojednać z Bogiem.
nie pojednawszy się ze swoim bratem, nie zostawiwszy tego daru, który niesie Bogu w czasie ofiary, wtedy, kiedy sobie przypomniał, że ma coś przeciw bratu. Można się czasem tak pomylić w własnym życiu. Wtedy trzeba nam także w Wielkim Poście popatrzeć na postać syna marnotrawnego z przypowieści, którą będziemy słyszeć w czasie Wielkiego Postu. Jak wyglądała jego droga nawrócenia? Jakie warunki po kolei spełniał, robiąc swój rachunek sumienia i żałując za swoje grzechy, przepraszając za nie Boga i ludzi, naprawiając wyrządzone krzywdy swoich grzechy, wtedy dopiero wrócił do Ojca, by uzyskać rozgrzeszenie. Dzisiaj, bracia i siostry, tak jak to wiemy dobrze, obchodzimy drugi dzień tak zwanych żołnierzy wyklętych. Do tej rzeczywistości, która miała miejsce w Polsce przez wiele, wiele powojennych lat, także chcemy odnieść te wszystkie słowa, które dzisiaj na początku Wielkiego Postu usłyszeliśmy o nawróceniu, jego warunkach, usłyszeliśmy o pokucie, po to, by się każdy z nas mógł pojednać z Bogiem i mógł pojednać z naszymi braćmi. Przywracamy pamięć o tych, którzy zostali przez swoich rodaków wyklęci i wymazani z pamięci na wiele, wiele lat. Pamiętam na początku lat 90., bodajże w roku 91, taką mszę świętą połączoną z taką wieczornicą na Wawelu w katedrze, kiedy podczas tej uroczystości padały tu i ówdzie słowa o tym, że po wojnie w 45 roku odzyskaliśmy częściową suwerenność. Kiedy zeszliśmy po nabożeństwie do zakrystii, przyszedł stary żołnierz i głośno, prawie że krzykiem, w obecności kardynała Wawelskiego, nas biskupów i księży, wywołał i wykrzyczał: nie ma suwerenności częściowej. Takie było myślenie tych ludzi w 45 i następnych latach, którzy, wiedząc, że Polska weszła w nową niewolę, postanowili walczyć o suwerenność i niepodległość Polski na różne sposoby i na różnych frontach. Takich ludzi było, mówi się, 200 tysięcy. Oni nie wiedzieli, jak długo to wszystko potrwa. Kiedy w lutym 1947 roku otoczony przez komunistów Józef Kuraś, Ogin, znany na Podhalu, oddawał do siebie samobójczy strzał. Nie wiedział, że jego prześladowcy będą rządzić Polską prawie 45 lat. Dzisiaj to wszystko wspominamy. Byli prześladowani. Byli sądzeni w niesprawiedliwych sądach. Osądzani na karę śmierci ponad 8 tysięcy ludzi, z czego 4,5 tysiąca wyroków wykonano. Byli wymazani z pamięci narodu. Jeżeli nawet w późniejszym okresie władza komunistyczna zaczynała powoli odsłaniać pozytywnie i mówić o żołnierzach AK podczas wojny, to oni pozostawali na zawsze wyklęci. Jako ci, którzy się nie pogodzili z tą rzeczywistością pojałtańską i po roku 45. To przywracanie pamięci miało swoje daty. Miało swoje etapy. Pierwszą taką datą był rok 89.
kiedy spadła ta główna zasłona milczenia o nich. Ale jeszcze było to milczenie takie dawkowane. Pamiętam w murowywanie tablicy wspomnianego przed chwilą ognia na Podhalu, kiedy wywołało to ogromną dyskusję, czy zasłużył. Potem datą był bardzo ważną cezurą czasową. Rok 99, powstanie z Instytutu Pamięci Narodowej i docieranie do źródeł, które ukazywały to, co się działo. Wiem, jak przeżywają to rodziny tych ludzi zamordowanych, prześladowanych. Kiedy ostatnio w jesieni odprawiałem mszę świętą na Rakowieckiej, w tym miejscu, gdzie zapadały te straszne wyroki niesprawiedliwe, widziałem, jak to spotkanie po latach pierwsze dla większości z nich przeżywali krewni, często współmałżonkowie, dzieci, wnukowie. Tych, którzy tam na Rakowieckiej w sposób dramatyczny, tragiczny zakończyli swoje życie. To właśnie u nas w Warszawie. W 93 roku Liga Republikańska na Uniwersytecie Warszawskim zorganizowała wystawę na ich temat. Tę wystawę zatytułowano, podobnie jak album, który powstał po nim, Żołnierze Wyklęci. Dziś możemy powiedzieć ocaleni naszej pamięci. I za to także chcemy dzisiaj Panu Bogu podziękować. Czasem nawracanie kłuta, przyznanie się do winy pełne, naprawienie uczynionego zła, by uzyskać pojednanie z Bogiem i ludźmi, następuje szybko. Są tacy szczęśliwi ludzie i my czasem też nimi jesteśmy, kiedy rzeczywiście potrafimy się oderwać od zła, grzechu, przyznać, wyznać i otrzymać przebaczenie, po prostu się nawrócić. Czasem to nawrócenie trwa bardzo długo, całe lata. Czasem trzeba się bardzo gorąco o to nawrócenie siebie i innych modlić. Myślę, że tak jest i tak bywa z tą sprawą pamięci o ludziach, których dzisiaj nazywamy żołnierzami wyklętymi. Dlatego nauczeni przez księdza prymasa Wyszyńskiego w 1952 roku, w tamtych czasach, potrafił modlić się do Boga i mówić: niepojęty jest ogrom zła, który Polacy czynią Polakom, większy, daleko większy niż cały okres międzywojenny. Nie da się tego zrozumieć, nie da się tego zostawić tylko na poziomie ludzkiej sprawiedliwości. Dlatego mówił: polecam Bogu miłosiernemu, żeby sądził łaskawie. Ale mówię także, że modlę się za tych wszystkich, którzy są oprawcami. Wielki sługa Boży, kardynał Wyszyński, nauczyciel, przebaczenie, miłosierdzie. Ale to, co mówimy dzisiaj o pojednaniu, o pokucie, jest także pewnym jakimś kawałkiem tej drogi żołnierzy wyklętych, która Bogu dzięki dzisiaj staje się drogą żołnierzy błogosławionych. Chciałbym na koniec, z tego, co widać było dzisiaj, także dzięki mediom, ale także co widać tutaj, chciałbym na koniec Panu Bogu i Wam podziękować jeszcze za to, że się obudziło pokolenie młodzieży. Za to, że przejęliście tę pamięć o najnowszej historii i o tej historii Polski powojennej, takiej zakłamanej przez wiele lat, takiej tajnej,
że przyjęliście i przyjmujecie w swoje ręce prowadzenie przez dorosłych nauczycieli. Za to, że jesteście przy tej wielkiej sprawie i że nie chcecie zamazać przeszłości. Bo pamięć o przeszłości jest gwarancją tego, że będziemy dobrze żyli dzisiaj i jeszcze lepiej jutro. Pamięć o przeszłości i pielęgnowanie tej pamięci to także jeden ważny wymiar patriotyzmu. Miłości do naszej ojczyzny, która jest sprawą najważniejszą. Dlatego modląc się za żołnierzy wyklętych, modląc się za wszystkich, którzy cierpieli, znosili prześladowanie za wolność naszej ojczyzny. Modląc się za Polskę dzisiaj. Modlimy się w tej katedrze za naszą ojczyznę, aby zawsze pamiętała o swojej przeszłości i aby zawsze na tej mądrej, odważnej, bohaterskiej przeszłości potrafiła budować i wszyscy jej obywatele, wszyscy my, potrafiła budować swoje dziś i swoje jutro.